No dobrze, może zaczniemy najpierw od ligi angielskiej. Zagranicznej, na ligę angielską przejdziemy. Dobra liga. Ostrzyłem sobie z pazurki, że tak powiem, na mecz Tottenham Arsenal. Tutaj liczyłem, że sporo bramek może paść. No to trzy bramki, nie najgorzej, nie najgorzej. No nie najgorzej, ale mogło być lepiej, szczerze mówiąc. No mogło być, ale bardzo mogło być jak Swansea albo na Chelsea po 1-0. Dobrze, że chociaż jedna bramka padła. No ale naprawdę bardzo fajny mecz, a bramki dla Tottenhamu, no to jak dogrywał Sigurdsson i Park, no naprawdę. Przy pierwszej bramce mógł się lepiej zachować Mertesacker, przy drugiej, no to nie wiem, co by musiało się stać. No też, tam jeden nie odpuścił, nie pamiętam który tam, no po prostu się zatrzymał, a... A nie wiem, czy nie powinna być przerwana akcja, bo tam chyba faulowany Santi Cazorla no, był. Ale wiesz, no to zależy, no wiesz, angielscy sędziowie takich sytuacji nie lubią przerywać, nie przerwał. No tak, ale całkiem solidnie prowadził Mark Klattenburg to spotkanie, także nie ma się co przyczepić. Bramka dla Arsenalu... Z Rożnego też tak po rykoszecie. Znaczy nie, to chyba Wolny był tak bliżej Rożnego. Wolny, tak. No, Mertesacker odkuł się za ten swój błąd. No a przy bramkach Szczęsny według mnie nie miał większych szans, nie mógł więcej zrobić. No na pewno nie można go winić, tam można tam... Dzisiaj słyszałem taki komentarz, że przy drugiej mógł trochę lepiej od razu, że poszedł tak do boku, no ale to na pewno nie jego wina. Tak się ja bym go usprawiedliwił, no, broniłem kiedyś, ja na pewno bym się położył. Serie B no. Grane i Serie A też. Także, a tutaj jeszcze meczyk Wigan-Liverpool, 0-4 dla Liverpoolu. No, pewne zwycięstwo. Suarez, super mecz, hat-trick. Wybija się. Tak, no mówię, Suarez jak dla mnie marnuje się trochę w Liverpoolu, no to taka jest w tej chwili drużyna, no to już nie jest potenta, tylko jest taki solidniejszy średniak tak naprawdę, jakbyśmy spojrzeli prawdzie w oczy. Oni w zeszłym sezonie, który miejsce? Siódme? Oni do pucharów to ledwo się zapadają. No właśnie, to jest takie już, no... No męczą się Liverpool. No w Liverpoolu Suarez i Gerrard robią różnicę. Pepe Reina według mnie jest dosyć przeciętnym bramkarzem. No Reina to i tak jest dla mnie tam jeden z jaśniejszych punktów, szczerze powiedziawszy. No w Liverpoolu to Sean Murphy by znalazł zastosowanie. Ale to snukerzysta, no nie Danny Murphy. No snukerzysta, o nim mówię, no sądzę, że... Przy takich grajkach jak Gerrard i Suarez, którzy robią różnicę, to Sean Murphy, kto nie wie, niech sobie wejdzie Google Grafika, fajny snukerzysta. No ja sądzę, że jednak kondycyjnie by nie podobał, bo Sean Murphy tak już ten stół obchodzi tam gdzieś przy 15 frame, jak już czyściłby środek pola. Ciężko mu to idzie, a co dopiero na boisku piłkarskim. Pół bramki by zasłonił. A, no tak, to w hokejach może parkany mu założyli jeszcze, to na pewno. A jest brytyjska liga hokeja chyba, tak? No, ale może odpuśćmy tę angielską ligę hokeja, nie orientujemy na tyle. Chelsea West Brom. No ja myślałem, że West Brom lepiej zagrał. 1-0, tak. No chyba nie zagrał tak źle, nie wiem, bo nie widziałem meczu, no ale sądząc po wyniku, no jeżeli mogło być w Londynie przegrywa 1-0, to nie jest jakiś rezultat, który trzeba ganić, no. Zresztą West Brom to też nie jest żadna mocna ekipa. W tym sezonie ale oszukujmy się, że to jest średniak generalnie. No i nie ma od nich co wymagać, że będą ze Stamford Bridge 3 punkty przywozić. No na 3 punkty no może nie liczyłem, ale na bardziej wyrównany mecz. Znaczy na remisowy wynik. 1-0, no i jeszcze niewyrównany mecz Chelsea West Brom. Everton Reading 3-1. Janek. Jano Mucha bronił. Tak. Już tam siedzi 2 lata w tym Evertonie, a pierwszy raz w ogóle... Ale no z tego co wiem, szanowany w szatni. Tak, liczą się z jego zdaniem. No możliwe, no wiesz, doświadczony zawodnik. To chyba nawet Marcin Rosłoń robił reportaż. Reportaż o Evertonie właśnie na jak widać, trener się z nim mniej liczy, bo skoro pierwszą szansę dostał. Nie no, szczerze mówiąc, no to nie można się było przyczepić za bardzo do Tima Howarda. No dobra, no ale czasem już tam w ostatnich kolejkach... Chociaż na pucharowy mógł wejść czas. No w pucharze coś tam grał, bo to debiut ligowy był, ale generalnie no nie gra chłopak, no wyraźny rezerwowy. No. Drugi bramkarz... Mocny rezerwowy. Tak, mocny bramkarz, drugi, ale drugi zawsze jednak. Ale zobacz, debiut i ma jeden mecz do przodu już. Statystyki ligowe. No nawet z Lisbonu, żeby czyste konto zachować, powiem ci, w końcówce z głowy po wrzutce, tak. No nie wiem, nie piąty, szósty mecz do boku, tak. Ładnie przy słupku człowiek skierował piłkę.
I tutaj... Jeszcze o czymś chcesz wspomnieć? Grand Derby Wysp Brytyjskich, jak to powiedział Twarowski, Manchester United Norwich. Mecz był mniej więcej o tej samej godzinie, co Grand Derby Europy Real Barcelona i pan Twarowski powiedział do pana Nachornego: Manchester United Norwich, tutaj mamy prawdziwe Grand Derby. No tak, zwłaszcza ten przeciwnik Manchesteru, taki dopasowany pod Grand Derby, no 4-0, no. Łatwo, Kagawa fajny mecz. Też bramki w końcówce. A Kagawa fajny mecz. 75 minuty chyba 3 bramki jeszcze weszły. Też nie wiem, jak tam było dokładnie, no pewnie łatwe zwycięstwo, ale może przy 1-0 Norwich coś tam miało swojego, nie wiadomo, więc nie będę się tu też pochopnie wypowiadał. No, no ale wynik mówi sam za siebie, 4-0. 4-0 dosyć łatwo. Nie ma co, no. Dalej Swansea, Newcastle 1-0 dla Swansea, Sunderland, Fulham 2-2, Stoke, West Ham 0-1, West Ham bardzo ładną akcję, Vaste podał pięknie piłkę do kolegi, Portugalczyk bramkę, to wymanewrował całą obronę w tym jednym skutecznym podaniem i ta akcja. Prostopadłe? Nie, takie właśnie przy polu karnym dostał gdzieś na 18 metrze, udał, że z lewej nogi, wiesz, kopnie w stronę bramki. I nagle takim podaniem do boku, takie no look pass tak zwany, pięknie kolegę obsłużył, no i sam na sam już kolega huknął ile siły w nodze po ziemi z prawej stopy, wpadł 1-0. No Southampton, Queen's Park 1-2, Arthur Borus 90 minut znowu. Nie miał szans przy bramkach, na 1-0 jak była bramka, to obrońca był tam bliski, żeby z linii wybić, ale tylko pod poprzeczkę jeszcze dobił tak do góry, bo już wybijał za linii praktycznie. No Queen's Park się błędęło. 2-1 błędy obrońców, fatalne, dośrodkowanie poszło. No. A Artur nie miał większych szans, tam z 4 metra gdzieś mu zostawił nogę człowiek i po zawodach. Queen's Park ciekawą drużynę. No to dobry skład jest. Ale Redra buduje. No bo tak. Oni na papierze to powinni tam gdzieś spokojnie. Loic Remis strzelił pierwszą bramkę bodajże, z tego co wiem, a naprawdę mają fajny skład. Park Ji-sung. Tak, był, nawet nie wiem czy ze skrzydła to on nie wrzucał prawego. Tak. Asystę zanotował. Loic Remis z Marsylii przyszedł teraz w przerwie. Mają Estebana Granero, byłego madrygistę. By nie patrzeć. Naprawdę, całkiem sympatyczni panowie tam grają. No żeś się wypowiedział teraz. Tutaj bez podtekstów. No przejdźmy już do francuskiej. No tak, tutaj też taki większych jakiś, no nie jest. Lille-Bordeaux była fajna potyczka. Mówiliśmy, że może być naprawdę fajny mecz, ale do oglądania, nie do typowania. Bordeaux się chwilowo postawiło i strzeliło 2 brameczki, 2-1 się skończyło. No tak, słyszałem właśnie wczoraj, jak Sport Plus oglądałem, taką opinię, że ten co drugą bramkę strzelił, to był jego jedyny udany kontakt z piłką, ale okazało się go wpuścić. Na 3 punkty, tak. No a tu sensacja, Reims PSG i Grzesiu Krychowiak. Grzesiu Krychowiak, tak? Widziałem tak, elegancki. Z drugiego metra dopnął. A trzeba było umieć. Trzeba się było tam znaleźć. Tak, dokładnie. Jako jedyny tam w tej strefie patrzył, że na dłuższy słupek. Może pójść tak. Piłka. Dopnął tę piłkę. Gratulacje Grzesiu, pozdrawiamy. Też sędzia skrzywdził PSG, bo nie uznał im prawidłowej bramki. Ibrahimowicz strzelił gola nie ze spalonego, a sędzia orzekł spalonego. Ale powiem ci, że bardzo 0-0, więc. Bardzo fajnie bronił Kosiagasa, bramkarz Reims, bodajże to Gijczyk. Wiesz, bronił jak bronił, gdyby Ezekiel Lavezzi zachował trochę więcej zimnej krwi w pierwszej połowie, to by mu nic nie pomogło, bo też sam na sam, no od połowy boiska praktycznie. Chyba ze Stępińskim musiał jakąś jedną akademię juniorską kończyć, bo bardzo podobne uderzenie, też w tym samym kierunku. Po ziemi zupełnie nieudane, ani mocno, ani precyzyjnie. Poczekaj, kiedy to było grane? O 17. To już po meczu, mógł obejrzeć. Mógł obejrzeć Lavezzi. Tak, Sporzowa. No. Dalej, no może powiemy Montpellier 2-0. No, pewne tutaj zwycięstwo. Tutaj zwycięstwo takie skrót. No, ale fakt, że po fatalnych błędach, obie bramki naprawdę, jakieś kiksy nieudolne, zagrania. Sami sobie tak naprawdę tutaj naważyli tego piwa, te 0-2. Toulouse, Evian, Tonon Gaillard 0-0. Chciałeś stawiać na Toulouse, ale ja tutaj... Widziałem skrót, Toulouse miała jedną taką sytuację, gdzie dwukrotnie wyszła nieudolność zawodników.
najpierw jeden obrońca chyba gdzieś urwał sobie nogę, chcąc wybijać, ta piłka gdzieś poszła do boku, no i tam się napastnik także popisał takim uderzeniem, gdzie ledwo musnął piłkę, zamiast ją wpakować do siatki i w końcu ta piłka się tak poturlała, ktoś ją sprzed linii wykopał. No. Może chciał zwód a la Lewandowski z Szachtarem. No, ale Lewandowski to dwóch przewrócił tym zwodem przynajmniej, a tamten to sam się przewrócił i bramki nie było, więc jeszcze musi się podszkolić jeszcze tej musi, materii. Tak, jeszcze musi popatrzeć, wziąć kilka lekcji od Roberta. Saint-Étienne Nicea. Tutaj ja stawiałem na Saint-Étienne, ale była jedna... 4-0 się zakończył mecz, ale trzeba na jedną brutalną sytuację zwrócić uwagę z tego meczu. Czerwona kartka dla Nicei. No fatalny ślizg naprawdę, taki na zakończenie kariery, jak to się mawia. No, on nawet nie cofał tej nogi, on jechał z tym ślizgiem, strasznie szedł w nogę człowiekowi, on jeszcze dopchnął tę nogę do przodu. No podobno i kość strzałkowa, i piszczelowa połamane, że jeszcze tego samego dnia go na operację zawieźli. Taka kontuzja powrotu do gry, bo to naprawdę nic przyjemnego. Parę miesięcy chłopaka czeka na pewno przerwę. Parę miesięcy, no przy dobrych wiatrach. Tak, przy dobrych wiatrach. Dwie kości złamane. Coś takiego jak u Wasyla. Tak, tak. No wejście podobne też, chamskie, no, czerwona kartka od razu. No, nie było co dyskutować. No. Dokładnie. No, czerwona kartka bardzo zasłużona. No, nawet sądzę, że jeszcze dodatkową karę będzie. Spotkanie należało mu się. Ja chciałem jeszcze zauważyć, że Reims od 60 minuty chyba dziesiątkę grało z PSG. Nawet może i wcześniej, bo oni zanim bramkę strzelili. Tak, to tak, tak. 10, no. Ale udało się im wygrać, także gratulacje. Jasne. Sochaux Nancy, 1-2. No to myślałem, że Sochaux pójdzie do przodu, a tu pierwsza połowa tragiczna. No mówiliśmy, że Nancy gra piach w tym sezonie, no, a tu nagle jeden mecz im się udało wygrać. No. No zresztą nie pierwszy. No ale jaskółka wiosny nie czyni. Tak jest. No i co tu jeszcze? Brest-Lyon można wspomnieć 1-1. No ja bym wspomniał, no tutaj Lyon nie poradził sobie z Brestem. Brest znowu mini niespodzianka. Zastanawialiśmy właśnie, że Brest nie może dwóch dobrych meczów. A jednak. A tymczasem no, prowadził Brest, należy zaznaczyć. I ta bramka wyrównująca dla Lyonu chyba samobój w ogóle był, jeżeli nie wiem, mogę się pomylić. Ale tak chyba czytałem, tak, że, chyba że, tak. No i Bastia Żarskie, Derby Korsyki. No to jest taki jeden z ciekawszych meczów. Znaczy ciekawszych pod względem kibicowskim. Dobra oprawa była. Od razu, kibice żywiołowi, no i piłka, ale widać. Fajnie się musiało na tym meczu widać, że piłkarze tam oddają serce za te kluby. Dwie czerwone kartki dla Bastii, trzy czerwone dla Ajaxu. Tak, że można nie mieć umiejętności, ale tam nikt nogi nie odstawi, jeden drugiemu właśnie. No ale nie było jakichś połamań. No nie było, ale pięć czerwonych. I bardzo dobrze. Gra ostra. No bardzo to, dobrze. No i powiedzmy, bo wyniku nie podaliśmy. 1-0 dla Wenes, dla Bastii, tak, 1-0. Taki raczej sam mecz, no wiadomo, na trybunach i, tak, i na boisku kamera na trybuny. Tam gdzie awantura była się więcej działo niż tak ogólnie. No bramka widziałem po wrzutce z głowy, po koźle ładnie jakiś napastnik Bastii uderzył tam. No. Przesądziło to o wyniku. A czerwoną kartkę, o ile dobrze pamiętam, dostał Jérôme Rotel. Jednego masz łatwo trafić, bo pięć było. Jest wysoka szansa, że wcelujesz. Ale Jérôme Rotel, nie wiem czy mogą Państwo pamiętać, ty na pewno pamiętasz. Monaco PSG. Monaco PSG, że grał całkiem dobra lewa noga. Z tego czasu bardzo dobra. No, a z Monaco to on chyba nawet do finału. Do finału. No oczywiście, że tak, tam dobrze sobie w tym finale radzili, dopóki... Nie wiem, Ludovic Julie chyba kontuzję tam doznał wtedy w 20 czy w którejś minucie i nagle Porto im odjechało strasznie. Bo... A tam 3-0 się skończyło. 3-0, tak, ale no, tak jak ruch widzę, coś takiego. Pierwsze 20 minut dla Monaco, a później już Porto kontrolowało grę. Ale wtedy w tamtym okresie, nie wiem czy pamiętasz, Monaco miało całkiem sympatyczną pakę, bo Evra, no, Roten, tak. Julie i jeszcze Dado Prichot grał, który 4 bramki w jednym meczu, potrafił chyba bez go... Nie, to z Deportivo 8-3 wygrali. 8-3 wygrali. No tak, no wiadomo. No i co, we Francji to już chyba będzie na tyle. No Lorient Valencia 1-1. No, tak statystycznie, tak pobudę podnotujmy. Co, Hiszpania? Marsylia Trua 2-1. A, też to właśnie statystycznie trzeba. Statystycznie.